Myślę, że to będzie dosyć oczywiste, kiedy powiem, że Jezus mówiąc efata, to znaczy otwórz się, nie ma na myśli tylko ciała człowieka, ale zwłaszcza jego duszę. I wyobraziłam sobie tę scenę z Ewangelii i siebie jako głuchoniemego. I Jezus odprowadził mnie na bok, z dala od tłumu, włożył palce w moje uszy, śliną dotknął mojego języka. I kiedy spojrzał w niebo i westchnął, mam wrażenie, jakby wzdychał nad tym, że bardzo rzadko potrafię się wsłuchać, usłyszeć Jego słowo, a co dopiero wsłuchać się w to, co mówi do mnie drugi człowiek. Że też rzadko z moich ust wychodzi mowa, która błogosławi, albo głoszenie Ewangelii. Że Jezus wzdycha nad tym, ale później mówi efata, to znaczy otwórz się. I módlmy się dzisiaj, żeby Jezus mówił nad nami, otwórz się. I wtedy otworzą się nasze uszy na Jego słowo i rozwiąże się nasz język tak, że będziemy potrafili poprawnie mówić.